Hej, siema, witam was z tej strony Esko. Dzisiaj pogramy sobie trochę w Slender the Arrival, tak to się dokładnie nazywa. To jest na razie tylko wersja beta, którą kupiłem za 30 koron. I od razu na samym początku wspomnę, nie dam wam linku do gry, nie dam wam... Znaczy, dam wam link do strony tego, gdzie można to kupić, ale nie dam wam linku do gry, nie dam wam żadnego linku, gdzie można to ściągnąć. Więc proszę o to, nie proście. Dziękuję bardzo za to. No i tak, i zaczynamy. Ogólnie ta gra różni się trochę... naprawdę sporo od poprzedniej wersji. Tą grę stworzyli ci sami twórcy, którzy stworzyli Slendera pierwszego, czyli Slendera po prostu The Eighth Page, czy jakoś tak się to nazywało. I jak wejdziemy tutaj w menu, pojawiła nam się też opcja Stage Selection, czyli wybór sceny, wybór mapy, na której będziemy grać. Co mnie bardzo zaciekawiło. Ciekawe, jakie jeszcze będą tutaj mapy. Ciekawe, czy będzie na przykład takie coś jak zbieranie 18 kartek na przykład, no i weź i będzie na przykład biegało za tobą dwóch Slenderów. To by było naprawdę ciekawe. Ale dzisiaj mamy do wyboru tylko betę, czyli normalną mapę, którą mamy do wyboru, no. No i dobra, naszym zadaniem jest zebranie oczywiście 8 kartek, co raczej nie jest się jakoś trudno domyślić, bo to przecież jest Slender. Tak, tak, no. Tutaj mamy jakieś, jak to się nazywa? Nie zadania, tylko regulamin chodzenia po parku. Parku drzew, parku... jak to się... Nie wiem, jak to się... jak to się nazywa po polsku dokładnie, ale wiem ogólnie o co ja... Wiem o co ogólnie chodzi, więc myślę, że to jest najważniejsze. Dobra, mniejsza. Wiemy ogólnie, ile będę nagrywał, bo to jest według mnie najważniejsze, że będę wiedział, ile będę nagrywał. To po prostu jest coś wspaniałego. Że nam teraz pokazuje, mamy licznik, po prostu piękny, mały licznik, który wskazuje nam, ile gramy. No i co, sterowanie jest praktycznie takie same. Prawy przycisk myszy to jest... dobra, trochę się zmieniło. Powiem wam, trochę się zmieniło. Prawy przycisk myszy to jest skupienie latarki na danym punkcie, czyli że możemy sobie po prostu zrobić tak latarkę, że będzie nam pokazywało jedno wybrane miejsce. Ale wydaje mi się, że to psuje nam trochę rozgrywkę. Znaczy, nie to, że psuje nam rozgrywkę, ale robi nam tak, że Slender będzie pojawiał nam się częściej, bo mamy... oświecamy mniejszy okrąg, można by to tak powiedzieć, i nie świeci nam po prostu na całość tego, co chcemy. To jest oczywiście zoom w oczach, jak tu wiemy. W pierwszym sensie, że tak napisałem, tak powiedziałem, jak skąd tam ma kuźwa zoom w oczach, co nie? No teraz już wiem, że to kamera, więc nie ma tutaj nic do zaprzeczenia. Liczyłem na to, że przy tym samochodzie znajdę pierwszą kartkę, ale chyba nie mam na co liczyć, no niestety nie mam... A nie, jest, czekajcie, jest kartka. Widzę. No i proszę, mamy pierwszą kartkę. Oczywiście nasza kartka to jest... Nie. Co było w sumie tak samo w pierwszej części. Kartki tutaj się zbyt nie zmieniły chyba. Kartki będą raczej te same. To samo na nich będzie napisane. Co by mnie w sumie nie zdziwiło, bo po co wymyślać nowy, skoro ten... To wszystko, co było, jest dobre. Według mnie przynajmniej. Jak wiecie, ta gra dostała, znaczy nie wiem, czy dostała, czy tylko tak, jak gdzieś wyczytałem, że to tylko taki fake był, że ta gra była w sumie jednym z najlepszych gier 2012, w sensie horrorów, że nie było lepsze, że nikt by w sumie tego nie, nic by w sumie tego nie mogło pobić. Tam widzę jakąś jaskinię, oczywiście ja do niej wejdę, chociaż się boję naprawdę. Dzisiaj towarzystwa doszły tylko kot, który aktualnie gapi się w drzwi, nie wiadomo cholera po co. O, jednak to nie jaskinia, tylko mapa. No proszę, mamy mapę. Dobra, widzimy tutaj troszeczkę. No proszę. Widzimy naszego pięknego Slendera. Wow, cieszymy się. Wow, jest dobrze, Slender, tak. Jezu! Dobra, pierwszy strach mamy już za sobą. Drugi strach też mamy już za sobą. A Jezu, nie odwracamy się. Biegniemy. Nie, wiecie co, nie będziemy biec. Nie, bo to tylko pobudza do biegania, cholera. Matko, boję się. Ludzie, ale uwierzcie mi, że ja się boję, naprawdę. To nie żarty. O, no to chyba żarty, Jezu! Ja pierdolę. Nie, nie mogę tak mówić, sorry, nie chciałem. Będzie tam cenzura, miejmy nadzieję, że mi się uda wgrać. O kuźwa, tu się zawęża! Okej. Dob tak, spokojnie. No
Okej, już jest dobrze, ja już się nie boję. Tak naprawdę jestem dzisiaj sam w domu, wiecie, rodzice pojechali do Szczecina. Jest pierwsza, nie powiedziałem, która jest godzina, jest pierwsza 30, dosłownie, pierwsza 30, rozumiecie to? Ja gram o tej porze w Sendera, no, o tej porze. Mogę wam potem dać jeszcze rzut ekranu, jeżeli mnie oczywiście nie wierzycie. Żaden problem. Ja pierdziu, to jest dom. Dobra. Głęboki. Ja, Jezu! Nie, proszę, proszę, nie. Jezu. Pierwsza 30. Jezus Maria. Zasrane drzewa. Jest kartka! Ludzie, nie można biegać! Zrozumcie wy to. Mam trzy kartki, a już się tak cholernie boję, no. Nie, na górze jest jeszcze wujek na dodatek, więc kolejny strach, jeżeli mi wparuje, jeżeli zadzwoni mi do drzwi, to ja po prostu tutaj zejdę chyba na zawał. Dosłownie. To nie żarty. Ja nie żartuję w tym momencie. Ja pierdziu. Jeszcze się wziąłem, zablokowałem w jakimś zastraniu tym. Mogę to zamknąć? O Jezu, wystraszyłem się z zooma w oczach. Okej. Czekajcie, bo tu jest... Jezu! Jeszcze ta mgła, widzicie? Ona przechodzi normalnie przez ścianę. Jezu, ja się tu boję, ja... O matko... Jezu, jakie to jest straszne! Nie sądziłem, że ta gra jest... Nie! Nie, proszę, nie! Jeszcze światło się na podwórku zapaliło, ludzie, no! Ja nie wiem, jak stąd wyjść, nie! Matko, wyszedłem. Ja! Nie patrzcie tam! Nie ma go tutaj, dobrze. Ja go nie widziałem, akurat się umoczył na dół! Nie! Nie chcę umierać, jestem za młody. Jezu, tam coś jest. To musi mi, ja ci pomogę, tylko nie bij mnie, proszę, nie bij mnie. Nie bij mnie. Ja ci pomogę, ja tylko nie koń mnie, proszę cię, kurde, no ja cię proszę. O matko. Ja wiecie, jak ja się cieszę, że tutaj nie ma tych, na przykład wrzasków jakiejś dziewczynki małej albo czegoś, że tu nie wiem, zabiorę kartkę, co nie to nagle. Weź Jezu, wtedy to naprawdę bym się tak wystraszył, że no wyłączył mnie, po prostu dosłownie bym wyłączył tą grę. Znowu ta mapa, cholerna mapa. Dobra, ale idziemy po ścieżce, ludzie, idziemy po ścieżce. Nie zwracam uwagi na to, że coś za nami idzie, naprawdę. Ja się w tym momencie troszeczkę tylko boję. Ja jakby co to mam nagrane to? Jakby co to mam wszystko nagrane? Mam dowód, że grałem. No będzie to na YouTubie, więc wiecie. Ale jeżeli umrę tutaj na przykład, to przynajmniej rodzice dowiedzą się jak, kiedy kto mnie zabił, no i najwyżej twórcy gry będą musieli zapłacić odszkodowanie, no wiecie, z tego powodu, że po prostu no nie będę żył, no i wiecie, no i macie, no. Nie, Jezu, nie. No ja tylko żartowałem, Sender, naprawdę, to nie powód, żebym miał od razu straszyć, a może on mi pokazał drogę, dobrze, idę. Challenge accept. Ta bateria coś na górze jakoś nie wskazuje tak naprawdę tego, ile mamy baterii, wiecie? Jakoś tak, taka lipa to trochę można to nazwać. Nie, no nie gadaj! No ty sobie jaja chyba robisz, ja dobrze tylko byłem. Dobra, nie zawrócę się. Jak chcesz, Sender, dobra. Kapuję. Challenge accept znowu, nie będę zawracał. Nie będę zawracał, będę szedł przed siebie.
Skoro tak tego pragniesz, no to ja to zrobię, no po prostu, logicznie. Ale nie win mnie, proszę, nie będzie pojawiać mi się zaraz, sam jakaś odwrócę. Dobra, nie pojawi się. Nie, proszę, nie win mnie, nie chciałem, nie chciałem, ja nie chciałem tak kupić latarki na dalej w pójcie, nie chciałem tego zrobić, nie. Nie chciałem, popatrz na te drzwi, naprawdę, kurde, no, naprawdę, no, sorry. Russell, ty mi pomóż trochę, a nie ty tam siedzisz i tylko się śmiejesz, w sumie gapisz się w te drzwi, nie wiadomo po co ty się w nich gapisz. Jakby nie, jakbyś czekał aż... jak ktoś przez nie wejdzie. Jezu, normalnie czuję, jakby mi, nie wiem, krew spływała po czymś. No, no, dosłownie. Ja nie mogę już. Tam coś jest. Oby to było coś, oby tam była kartka. O, tu są znowu te... Nie, to kontenery. Kontenery, nie, to ja nie mogę. Nie, to ich jest dużo. I są petki. O, matko. Jezu! Ja pierdziłem, ale ten, Jezu, nie mogę czekać, ja teraz nie wiem, a nie! Zostaw mnie, proszę, zostaw! Aaaa! Nie chciałem zebrać kartki, ja nie chciałem, uwierz mi, Sander, ja nie chciałem! Mam już pięć, kurde, pięć, a chcę jeszcze jedną zebrać. Jedną, po prostu jedną, zwyczajną jedną kartkę, kurde. Ej, zauważyliście, że to jak do minuty dobija, to normalnie 60 sekund napisane? Ale to jest nienormalne. Było 12? Nie, 11 i 60. A potem wyskoczyło na jedynkę. Ja wiem, że... Nie! Jeżeli macie silne nerwy, to ja wam ogólnie polecam wam grę. Naprawdę, polecam wam tą grę. A jeżeli nie, to olejcie mnie. Olejcie po prostu, co ja teraz powiedziałem, dosłownie. Patrzcie teraz na sekundy. Po prostu patrzcie na sekundy. Zobaczycie, o co mi chodziło. Patrzcie, 58, 9, 9, 60! Widzieliście to? Widzieliście? Było 60. Idziemy, ale ja nie będę biegł, bo ja wiem, że wtedy, że on chce biec. Tutaj była kartka. Ja już zbiorę i najwyżej wtedy zginę. Mogę już wtedy zginąć. Będę już zadowolony z siebie. Będę zadowolony z tego, co osiągnąłem. Czekajcie. Fuck. Nawet nie wiecie, jak mi serce bije. Nie! Tak, mam rzucał! Nie odwracam się! Nie, proszę, zostaw mnie. Ej! Nie ma szóstej! Siódmej znaczy, a ja już tam brałem. Wkurzył się, cep. Wkurzył się, cholera jasna, wkurzył się!
Poddamy się? Ludzie, poddamy się? Ja chyba, wiecie co, chyba się poddam. A Jezu, 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 jaki wielki on jest, jaki on wielki jest. Jezu, nie, 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 proszę, nie, 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 nie. Nie, no, mam ciarki na całym ciele, ale serio to mówię, ludzie, uwierzcie mi, ja to serio mówię. Nie, 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 do... Ale jak się wkurzył, debil! Russell, wkurzył się! Wiesz? Uwierz mi na słowo, Russell. Żałuj, że w to nie grasz. Teraz mówię do mojego kota. Muszę, 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 muszę. Patrzcie, nie, tam byłem! Nie! Nie, 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 nie! Pamiętacie, bo ja nie pamiętam, gdzie była kartka! W tych kontenerach, nie pamiętam, gdzie była kartka. Cholera, ludzie, nie pamiętam, gdzie była kartka. Seryjnie, nie pamiętam. Stąd ją brałem. Pamiętam, biegłem w dół i brałem. Była tam na drzwiach. Ale czekajcie, jak ja tam wlazłem, widziałem kartkę na kontenerach gdzieś, dosłownie, na kontenerach. Tylko na którym kontenerze to było? Muszę obejść się dookoła, muszę obejść się tak strategicznie dookoła. Wtedy zbiorę... Russell, zakończyłem grę. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja, mi się strasznie podobał, naprawdę. Mi się cholernie podobało w granie w to, naprawdę. Tak mi się cholernie podobało. To jest normalne, że się popłaczę. Nie mogę po prostu. Nie no, ale dobra, naprawdę. Naprawdę, gra jest naprawdę świetna. Polecam wam to, naprawdę, cholernie wam polecam, że jeżeli macie pieniądze, jeżeli macie te 15 zł, poświęćcie na tą grę. Jeżeli macie mocne nerwy, naprawdę, polecam wam to cholernie. Moja ocena to 10 na 10, nawet 10,5 na 10. Naprawdę, dla mnie to jest cholernie dobre. Żegnamy się o 10, o 1.55. Pierwsza 55. No, więc chyba to ta godzina mówi sama za siebie. Ja się teraz z wami żegnam. Oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka, który pojawi się już myślę, że niedługo, wiecie. Więc na razie. Cześć, pa. Pum.